Trzepiać, dobrze. Nie będę się trzepiał. Trzepiesz, to się nie będę trzepiał. No to zaczynajmy. Zaczynajmy. Lecimy dalej. Z Black Flagiem. Mam szczęście? Do czego? Dlaczego ja mam szczęście? Powiedz ty mi. Zaczynam szybciej niż planowałem. Tak. Zaczynam 15 minut wcześniej. No to chyba dobrze. A u mnie zawsze to tak gdzieś koło godziny, które mówię. Jakże. Powinniście wiedzieć. Już tyle lat, kurde, ze mną jesteście. Nadal tego nie wiecie? Okej. Okay. Szanta, szanta, ty moja szanto. Jak to teraz wleść? Tędy? Nie, tędy chyba nie będziemy. Tędy byśmy musieli, dobra. A co tam fejcik u ciebie? Jak tam? Co? Już sądziłem, mój Boże. Kurde, nędzniku jeden. Wysuwaj mi. Nędznicy jedni, kurde, jestem w trakcie instalacji, mam dłuskę, nie ma tak, to nic ciekawego. Co się stało, że na Skyrim cię tak wzięła? O nie, Skyrim. Nie bogato. Ale w wersji oryginalnej, czy tę wersję Special Edition? You there, stop! Gdzie jestem? Wiadomo, że legendarny edition kupiono na Steam, bo ja nie nabieram cię. Tak. To fikołka pyknął. Pięknie. Dobra, zapomniano naboje. Dobrze. 4 na 5, dobrze, nie? Nie drabinka, Edwardzie. Oh.
żegnam panów. Chyba nie samo jakieś wyzwania się robi. Nie żeby narzekał, nie? A dużo tutaj tych takich wyzwań. No, już wczoraj to mówiłem, ale kurde, no, przy tej grze to trochę godzin będzie. Chociaż w sumie i tak już mamy sporo, prawie 7? 7 godzin przegraliśmy? Także to też jest niemało. A to bodajże trzeci dzień, jak zaczęliśmy. Więc... Not bad, not bad. Siema, siema. Umyśl się odpalił o tej godzinie. No, mam urlop, panie. Urlopik jest, no to... Panie. Tylko więcej chcieć. Się nie ubiją tak jak wy, kapa. Dalej. Kop, Eduardzie, kop. Specjalnie dla was się odpala, a wy jeszcze mi... Jeszcze się odpalił? Co on robi? Dobra. Czyli to mamy za nami, dobra. Kolejne wyzwanie. Nice. Wróć na statek. Dobra. Płyniemy tutaj. Co tu mamy? Drewno i płótno, może być. Płyniemy. Płyniemy na łupienie. Było już? Co było już? Ej, szurej, szurej. Hurray, hurray. A, spotkanie w szkole już było. A no tak, tak, ty właśnie, bo ty jeszcze weekendowo, no, no, no. Zapominam. Już dawno nie zaglądałeś, kurde, na to. Nie, przodem, 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 przodem. Nakręcać, nakręcać tam! Taran! Taranować go tutaj! Brace from impact! Aha! Awaiting your mark, Captain! Dobra, trzeba tego złupić tylko jeszcze. Zabij załogę 10. Musimy zmienić robot, bo zaczęliście jakieś... Co ty gadasz? Aż tak? To opowiadaj, panie. No dalej, wyżej, 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 wyżej. Dobra. Jeszcze jeden do zabicia i będzie dobrze. Koniec. Elegancko.
Opowiadaj, opowiadaj, Jan. Co tam się działo ciekawego, kurde? Takie opowiastki są najlepsze. Ja patrzę w kawkę. Zmniejsz poziom kawki, nie musimy naprawiać. Join us or die. O, no proszę, to Gretki. Ale koniec końców ktoś musi pewnie być zazdrosny, nie? Pewnie w jakieś intrygi cię tutaj wali. We have looted some goods useful for upgrading the ship, sir. Bryk? Drewno, płótno. No, w tamtą stronę musimy. Jest to bardziej. Tu są dwa statki. Room. Nice. O, oba. Pięknie, jedziemy z tym koksem. No, bardziej nie mogę obrócić kamery, niestety. Tylko tyle. Czek trzeba dobić. Dawaj po tej linie. Do widzenia. Bo ten strzyłkę zaczęli szukać powodów, by mnie opierdzielić, wymyślać różne. No, czyli tak zwana intryga taka. Dał mi niepewny zestaw, który miałem otwierać. Bardzo za. Nieźle. Nieźle. Will he sign on, lads? Ja pamiętam, jak byłem na stażu w komendzie wojewódzkiej policji jako cywil. Tam do biura i tak dalej. To też taką dziwną mega intrygę byłem wciągnięty, kurde. To tam było dwóch takich, bo był mój opiekun był i była jeszcze jakaś taka jedna laska, znaczy laska, starsza kobieta w sumie. Kurde, ci się gryźli, kurde, ile wylezie, nie? I za wszelką cenę, nie wiem, która w sumie ze stron, ale wydaje mi się, że ta kobieta po prostu ciągała mnie, kurde, w te swoje intrygi. Mówię, kurde, pogięło ją, czy co, mówię. Może niby ja coś mówiłem, kurde, na nią, że coś tam, nie? Takie... Pierdzielenie, kurde, w bambo, że tak powiem. No, to przyszła raz, kurde, do innego spokoju, gdzie akurat siedziałem i pytała, nie, czy coś mówiłem. Tak patrzę, no i chodzi, mówię, nie? Mówi, że nie, nie? Także... Śmiech po prostu. W niektórych miejscach. Po prostu śmiech. Dobra. No i bardzo dobrze, nie? Nie, uwierz mi, kurde. Jak się dzieją już takie rzeczy, to nie ma co.
Ja na tym stażu siedziałem prawie rok, 9 miesięcy, jakby nie patrzeć, nie? Bo miałem siedzieć w sumie, no, 3 miesiące, ale później przedłużyłem. No bo i tak roboty nie byłem w stanie znaleźć, więc mówię, a to posiedzę na tym stażu, no. Takie jajca były, że ja pierdzielę, nie? Najlepsze było to, że jak ja chciałem na przykład wyjść wcześniej, nie? To że nie mogłem wcześniej wyjść, nie? Nie, miałem siedzieć i tyle, nie? No, po prostu... Patologia jakaś taka była, nie? Miałeś siedzieć i tyle, nie? A jak jedna laska cię puściła, to później ta dostała opierdzie, nie? I wielkie pretensje do mnie, nie? Także, no... No wiem. Policji to też tam osoby, kurde, po jakichś przejściach, kurde, siedzą. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy to. Sądzę, że najpierw sobie złupimy całą wyspę. Najlepiej. W okazji mamy fragment. No, tak się mówię. Praktycznie jest tak, jak mówisz, to kurde, uciekać jak najszybciej, tak to zrobiłeś i... Arrivederci, Roma. Nie, nie, nie. A to już znalazłeś ten? Nową robotę? Czy jeszcze szukasz? Ten. A fajcik jak zwykle cicho siedzi. Nic się nie odzywa. No ty, mendo. Uciekłeś mi. Okej. Spoko. Dobra, jelenia musimy mieć. Będziemy mogli coś sobie wykraftować przy okazji. Mamy jeszcze jakieś sarenki. Nie ma? A, tu jest. Bullseye. Każdego wkurza, kurde. Ja nie wiem, co tu się dzieje ostatnio. O, mapka. Nice. No dalej. Podnoś tę mapkę. O, interakcja. Yeah. Kolejna sarenka? Co? Okej. Okay. Biegła jeszcze i padła. Spoko. Idziesz na połę. Spoko, spoko. Nie, instalowanie modów, kurde, do tego Skyrima jest... dosyć mocno pochłaniające czas. Ale jak się już poinstaluje, no to jest spoko. I tu się wchodzi. Jak ja tu mam wejść? A to tamtędy mam wejść, dobra. No. Wierzę, wierzę. A tu jest skrzyneczka, nosik.
cię. Ale ja bym jeszcze skóry jelenia poszukał. Jelonki, gdzie jesteście? Tu jesteście. Pięknie, dobra, zobaczymy teraz to wytwarzanie. Dostępne. O, jest. Ja też 4, dobra. Nice. Ale potrzebujemy królika, ocelota i te inne. Elegancko. Dobra. Czy tyle wszystko? Czy jeszcze coś zostało nam? Nie, wsio, dobra. Lecimy z main story. Nie chcę mi się na Sauron. Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous and free and out the reach of kings, clergy and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the brethren of the coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. Ooh. And I'll show Hispański you. Galeon. She's a fussock, she is. Fat and slow. Ooh. Mam jakiś plan, widzę. Dobrze, dobrze. Hiszpański galeon. Kurde, to jest chyba wyżej niż my jesteśmy. Tak, mówisz o Niemcu. Tak, oglądam. Jak na razie mi się podoba. Pomimo, że znajomy, który jest fanem właśnie Sao, mówi, że alicyzacja jest najsłabsza, jeśli chodzi o anime i mangę. Także, no... Drugi statek? Nie mogę. Dobra, może być i tak. Pinchner from the Spanish, was it? Aye. In the midst of a hurricane. No mówię, ale mi się podoba alicyzacja. Was the hall aboard as rich as men are saying? A thousand times that. No, jak na razie to tak, no. Bo to też mi się bardziej podoba niż GGO. A nowe DXD widziałem? Chyba tak. A czy jeszcze na jakiś nowszy sezon teraz wyszedł? Czy to co wyszło już wcześniej? To co wyszło wcześniej już widziałem. Spłoń w piekle. Opaj! Opaj! Dirias, opaj! Dobra, czyli mamy tutaj jakiś... Punkt zaczepu, okej. Okay. Dobra. We must tread lightly. These waters are well guarded, sir. The plot is strong here. I think we've lost them, sir. Think she's a casa. Spaniards! Easy as she goes. No telling what you may find out here. Like staring through a waterfall. Don't soil your breeches, lads. I got this. A, wypatrujmy. O Jezus, storm. Jesus Christ. Hmm.
Mój ty Boże. Oglądają do trzeciego sezonu. Padasz. No tak, tak. To tylko dla ludzi o mocnych nerwach. O! Jest i Galeon. To musi być tak. Jest. 60 poziom, mój ty Boże. And we'd not last long face to face with her. Uh-oh. Hear that, Kenway? Keep your distance. We'll strike when fortune favors us. And the cover of darkness, most likely. Aye, it may come to that. Mój Boże święty, co to będzie za monstro? Ale wszyscy są tak, overlordzik jak najbardziej za. Trzeci sezon jego Overlorda jak najbardziej. Jeszcze czwarty jak wyjdzie, będzie piechotka. Swoją drugą Goblin Slayer też jest zarąbisty. Czytam mangę. Także jest moc po prostu. Tylko szkoda, że teraz w tym najnowszym odcinku Goblin Slayera trochę zmiękczyli go, kurde, bo